Witam na kanale Emiotop TV. W poradnikach ogrodowych korzystam z syntezatora mowy, ale dzisiaj powiem coś tak o siebie. Do nagrania natchnęła mnie róża szczepiona na pniu, którą ratowałem po przemarznięciu. Praktycznie była spisana na straty, ale jakoś udało się ją uratować. Owy okaz rośnie u mnie parę lat. Dwa lata temu niestety róża nie wytrzymała zimy. Przyczyną był mróz, a w szczególności zimny wiatr. Jednak na wiosnę przy przemarzniętym pniu właściwym wyrosła odnoga. To jest właśnie ota. To jest przemarznięty pień. A tutaj ta ota właśnie odnoga, która pięła się w górę. Zacząłem ją przycinać i uformowało się takie drzewko. Zazwyczaj z bocznych odnóg róże liczejo, jednak tej róży dałem szansę. Przesadziłem w miejsce zaciszne, osłonięte przed wiatrem matą wiklinową. To jest właśnie ta mata. I tutaj ma właśnie takie dogodne warunki. Już rok temu róża kwitła, ale miała tylko dosłownie parę kwiatów. W tym roku na wiosnę przyciąłem pędy i widać, jak oficie puściła kwiatostany. To są właśnie te kwiatostany. Jest ich naprawdę dużo. O, to właśnie. Na pewno pokażę swoją prawdziwą piękność. Taka róża troszeczkę różni się jednak od tej szczepionej kolorem liści. O, tutaj widać ta szczepiona. Kolor liści ma jednak ciemniejsze i bardziej twardsze. W przyszłym roku na pewno pójdzie też do przycięcia. Na pewno ten pęd gruby, tu ten z boku, ten całkowicie zostanie usunięty. Będę formował ją w kulkę i na pewno z powrotem zacznie ładnie, obficie puszczać kwiatostany. Tu natomiast widzimy różę, która całkowicie zdziczała i raczej z niej już nic nie będzie. Nie zawiązuje kwiatostanów. No i będzie na pewno skazana na straty. Dziękuję za obejrzenie odcinka.